Hej! Witamy w odcinku o tym, jak poprawić efektywność swojej medytacji. Dzięki obejrzeniu tego odcinka będziesz mógł uniknąć najpopularniejszych pułapek medytacji. Tak, czyli będzie o dążeniu do celów medytacji i rozluźnieniu się w medytacji, odpuszczeniu i pozwoleniu być w tym, co jest. Jak znaleźć w tym balans? Zapraszamy. Zapraszamy. W medytacji szukamy balansu pomiędzy dwoma jakościami. Pierwszą z jakości jest koncentracja i aktywne podążanie do celu, który mamy w medytacji, bo w medytacji też mamy określony cel. Drugą jakością jest rozluźnienie się i pozwolenie sobie na zauważanie tego, co jest, tego, co odczuwamy, tego, co się pojawia w naszych myślach, w naszym ciele. Czyli w pewien sposób poddanie się rzeczywistości. I w medytacji szukamy właśnie balansu pomiędzy tymi dwoma jakościami. Jeżeli tego balansu nie będzie, to jedna z tych jakości będzie przeważać podczas naszej praktyki, to nasza praktyka nie będzie tak efektywna lub nie będzie w ogóle efektywna, tak jakby to było, gdybyśmy praktykowali w prawidłowy sposób. Tak, dokładnie. Pierwszą z tych skrajności jest nadmierne staranie się. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. O, poprawię pozycję. Głębokie oddechy. O, może trochę płytsze. Tak, chyba powinny być trochę płytsze. Kurde, pozycja. O nie, znowu myślę. Chyba głębsze te oddechy. Nie, no przecież nie idzie mi, za bardzo się napinam. Nie, no w ogóle się nie nadaje. Jestem coraz bardziej spięta. Jak widzieliście na tym filmiku, moja medytacja na pewno nie należała do udanych, ponieważ miałam zbyt dużo napięcia, za bardzo się starałam. Byłam dla siebie też krytyczna, niemiła, oceniałam się. No i niestety popadałam w coraz większą pętlę tej samokrytyki i jeszcze większego napięcia, a przecież dążyłam do czegoś zupełnie innego. Tak, jeśli staramy się zbyt bardzo, wtedy jednocześnie nasze ciało, nasz umysł jeszcze bardziej się napina, jeszcze bardziej chcemy sobie coś udowodnić, być może udowodnić też innym, że potrafimy medytować, jacy dobrzy w tym jesteśmy. Nie jest to ścieżka, którą dojdziemy do harmonii i spokoju, więc... A wręcz przeciwnie. Tak, wręcz przeciwnie, więc to, czego tu brakowało, to właśnie takiego tej drugiej jakości, czyli przyzwolenia sobie na tego, co jest, na pozwolenie sobie doświadczenia tego, czego doświadczamy, pozwolenia sobie na popełnianie błędów, pozwolenia sobie na nauczenie się po prostu. Tak, kluczem jest to, żeby zobaczyć, że to jest trening umysłu, a my po prostu ćwiczymy. Jeżeli odpływamy w myśli, no to po prostu wracamy łagodnie z powrotem do oddechu czy do innego punktu, na którym skupiamy uwagę. I ważne jest to, żeby być dla siebie łagodnym i życzliwym, ponieważ bez tego nasza praktyka będzie dość trudna. I będziemy się stresować, a nie jest to celem medytacji. Więc od razu także możemy ćwiczyć po prostu bycie życzliwym i bardziej cierpliwym dla siebie. Tak. Tak jak powiedział jeden z nauczycieli medytacji, jeżeli masz umysł, to będzie on wędrować. I jest to automatycznie wpisane w naszą praktykę, że niestety no nie będziemy skupieni przez 10 minut, czy nawet jeżeli byśmy chcieli jeszcze dłużej, cały czas na oddechu, nasz umysł będzie gdzieś uciekać. Tak. Więc tu potrzebujemy drugiej jakości, o której teraz nieco więcej opowiemy. Tak, drugą skrajnością, bo pokazujemy na razie te skrajności, jest zbytnie rozluźnienie i poprzez to można zapaść albo w sen, po prostu nadmiernie się rozluźnimy i zaśniemy,
albo po prostu pogrążyć się w myślach, w jakichś fantazjach, marzeniach, co może być bardzo przyjemne, ale może być także nieprzyjemne, jeżeli pogrążymy się w jakieś tworzenie jakichś czarnych scenariuszy, w tym także można się pogrążyć i wtedy na przykład bardzo się zestresować. A nawet jeżeli są to przyjemne myśli i jakieś obrazy, nie wiem, dialog wewnętrzny i tak dalej, to nie jest to praktyka medytacji i nie przyniesie to efektów, które przynosi medytacja, czyli większego balansu w naszym umyśle, większej harmonii, większej równowagi, zachowania większej klarowności umysłu podczas sytuacji bardziej emocjonalnych, stresujących, czyli generalnie sytuacji, które się przydarzają nam w życiu codziennym. Ponieważ medytacja jest aktywnym treningiem. Tak. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Teraz chwilę sobie pomedytuję. Przyjemnie. Co by tam zrobić jutro na obiad? Kupię może brokuła. Ale przyjemne. A więc jak widzieliście, tutaj także moja medytacja nie należała do udanych. Co prawda parę rzeczy może udało mi się przemyśleć, może nawet mogłabym dojść do jakichś ciekawych wniosków i mieć jakieś ciekawe pomysły, jednakże to również nie jest udana medytacja, ponieważ jesteśmy zbyt pogrążeni w myślach, zbyt coś analizujemy, więc tu niestety także nie ćwiczę swojego umysłu na tym przykładzie. Ale związaniem na to jest powiększenie swojej koncentracji i zwiększenie nieco swojego wysiłku, większe skupienie się. Tak, taki... bo przed medytacją mamy jakąś intencję, jakiś cel, dlaczego siadamy do tej medytacji, w jakim kierunku idziemy. Więc jeżeli siadamy do medytacji i pozwalamy naszemu umysłowi, naszym myślom zabrać nas w totalnie inną stronę niż gdzie chcieliśmy podążać, dojść, siadając do medytacji, no to można łatwo dojść do wniosku, że no nie medytowaliśmy, ponieważ wydarzyło się coś po drodze i poszliśmy jakby tam, gdzie po prostu nas umysł zabrał w jakieś, w jakieś myśli, w jakieś obrazy. Więc to nie jest trening umysłu, którym jest medytacja. W medytacji szukamy właśnie tej równowagi pomiędzy dążeniem do celu i jednocześnie pozwoleniem sobie, żeby ponosić porażki, błędy, żeby coś nam się udało. I ćwiczenie właśnie takiej życzliwości w tym procesie, tak? Tak, to bardzo pomaga, ponieważ nasz umysł będzie wędrować, będzie odchodzić i jest to całkowicie normalne, że mam różne myśli podczas medytacji, jednakże powinnam wtedy jednak wracać, szczególnie jeżeli to zauważę, że mój umysł odpłynął, to właśnie jest ten moment, gdzie mogę powrócić uwagą na przykład do oddechu, a najgorsze, co można zrobić, to ciekawe myśli, to sobie jeszcze je pomyślę. Znaczy, no wiadomo, można jakby stosować taką praktykę i sobie wydzielić jakby osobny czas na to, tak? Że sobie po prostu porozmyślamy, pomarzymy, bo to też jest przydatny proces, możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Jednak to nie jest praktyka medytacji jako taka. Więc po prostu warto może wydzielić na to jeszcze osobny wycinek czasu z naszego dnia, żeby po prostu puścić nasz umysł i notować sobie na przykład myśli, tak? Tak. A więc podsumowując, medytacja powinna być taka zbalansowana, czyli ani nie jesteśmy zbyt napięci i ani siebie nie krytykujemy i
nie chcemy medytować perfekcyjnie, ani z drugiej strony też nie jesteśmy zbyt rozluźnieni, śpiący, zrelaksowani i odpływamy w nasze myśli. Tak, czyli teraz od drugiej strony powiedziałaś o tym, czego nie, a czyli co? Czyli szukamy stanu, w którym jesteśmy zrelaksowani i jednocześnie czujni. Dokładnie. Czyli jesteśmy w takiej harmonii i to jest właśnie celem medytacji, szukanie harmonii i zrelaksowania się w takiej aktywnej czujności. Więc jeżeli zauważamy, że mamy tego więcej stanu podczas medytacji czy w ciągu naszego dnia, to znaczy, że nasza praktyka medytacji jest efektywna i przynosi rezultaty, których szukamy. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że ta wskazówka była dla Was przydatna. Jeżeli wyciągnęliście coś z niej lub zobaczyliście, jak możecie poprawić, zwiększyć efektywność swojej medytacji, no to podzielcie się w komentarzu. No i jeżeli Wam się podobało, no to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli polubicie ten filmik, zasubskrybujecie nasz kanał na YouTubie, polubicie nasz fanpage na Facebooku oraz jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania ich. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Indywidualnie na wiadomość być może nagramy filmik. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chyba źle siedzę. A może i dobrze. A w sumie jak siedzę, tak siedzę. Jest w porządku. Może powinienem się bardziej skupić na oddechu? Ale nie, no nie jest to aż tak istotne. Tak, jak jest, tak jest. O, jaka mi dobra myśl padła, co by jutro zrobić? Ale nie, to nie jest czas na rozmyślenie. Teraz medytuję tu i teraz.